Głupota, brak wiedzy, niezrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za funkcjonowanie państwa, partyjniactwo, zaprzaństwo, zemsta, nienawiść, a także pycha, lenistwo i nadmierne rozpasanie. Oto w mojej ocenie grzechy główne polskiego społeczeństwa. Jednak największą zbrodnią, której dokonujemy na przecież sobie samych, jest zerwanie narodowych więzi. Od dawna bowiem sądzę, że ciężko mówić jest w naszym przypadku w ogóle o ludziach mieszkających w naszym kraju, jako o wspólnocie interesów. W dzisiejszym programie zdradzę Wam receptę na poprawę tego fatalnego stanu rzeczy. Remedium bowiem istnieje, ale nie chcemy z niego korzystać. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Zapraszam na cosobotni program. Przypominam tylko, jaki jest plan. Do grudnia 50 tysięcy subskrybujących kanału Marek Miśko Czuwaj, a w maju przyszłego roku zebranie przed ekranami telefonów, telewizorów czy tabletów 1/10 miliona widzów. Czy jest to osiągalne? Jestem przekonany, że dzięki wszystkim mecenasom tego projektu, którzy zainteresowani publikowanymi tutaj treściami wspierają nasz wspólny projekt, no i w ten sposób przyczyniają się do jego rozwoju, osiągniemy sukces. Jeżeli chcielibyście, aby nasze programy ukazywały się regularnie, informacje o tym, jak to zrobić, znajdziecie w opisie programu oraz w pierwszym komentarzu. Jeżeli natomiast macie na tyle wytrwałości i chcielibyście w inny sposób pomóc, no to obejrzyjcie w każdym programie reklamy do końca. Dzięki temu ci, którzy się reklamują, będą musieli za to zapłacić. Jeżeli będziecie te reklamy pomijali, pieniądze z YouTube'a nie przyjdą. Chociaż uważam, że i tak nie przyjdą, bo jest to kwestia kilku miesięcy, jak YouTube zdemonetyzuje nasz kanał. Ale gra i tak jest warta świeczki. Kłaniam się Państwu w pas. Zapraszam do obejrzenia najnowszego programu. Marek Miśko, Czuwaj. Czujcie się jak u siebie. Cóż to za niesamowite remedium, które, gdybyśmy tylko chcieli i zechcieli je przyjąć, mogłoby pozytywnie wpłynąć na fatalny stan rzeczy. Stanem rzeczy nazywam nie kondycję naszego państwa, ale narodowych więzi, które są znacznie ważniejsze. Moim zdaniem były one chyba tak słabe jedynie w XIX wieku, gdy ojcowie narodu jeździli od wsi do wsi, pytając mieszkających tam chłopów: kim pan jesteś? A taki chłop odpowiadał: jam tutejszy. To lekarstwo można kupić w każdej szanującej się księgarni i wydawnictwie i to za 20 parę złotych. Przez wielu z nas nazywane jest ono Biblią Narodu. Co należy więc robić? Kupić i od najmłodszych lat czytać Dmowskiego. Myśli nowoczesnego Polaka powinny być lekturą obowiązkową w każdym polskim domu. Na szkołę bowiem coraz mniej możemy liczyć. Naród ustępuje partyjnym plemionom. Gdy patrzę na powyborczą mapę Polski, gdzie różnymi kolorami badacze malują nam regiony, w których więcej poparcia mają ci albo tamci, wiecie, to jest to słynne określenie, że istnieją dwie Polski, Polska A i Polska B. Na myśl przychodzi mi piastowska ziemia z roku 1138, którą skrupulatnie książęta piastowscy podzielili pomiędzy siebie zgodnie z dyspozycją króla Bolesława Krzywoustego. Niwecząc w ten sposób spuściznę chrobrego. Królestwo zamienili w rywalizujące ze sobą plemiona, które zamiast rozumieć, na czym polega wspólny interes państwa, zabarykadowali się w swoich księstwach, czyhając na potknięcie tego drugiego. Analogia jest oczywiście bardzo uogólniona, no ale myślę, że jest w niej coś dojmującego. Polska moja albo żadna. Postaram się to uargumentować na najświeższym przykładzie. Otóż nie dalej jak kilka dni temu Donald Tusk, który jak przewidywałem jeszcze w roku 2021, a nie wszyscy się z tym zgadzali, wrócił do polskiej polityki. Pojechał do Brukseli, aby niczym cudotwórca załatwić wstrzymywane, a należne przecież Polsce pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. O tym, co to w ogóle jest za kasa, powiem przy innej okazji. Na chwilę o tym zapomnijcie, bo wiem, że są różnego rodzaju spory. Oczywiście jest to pożyczka, ale nie można tylko powiedzieć, że jest to zwykły zaciągnięty dług, dlatego że są tam też formy grantów całkowicie bezzwrotnych, z których możemy korzystać. Ale jest to zupełnie inny temat. Program na ten temat z pewnością jeszcze przygotuję. Natomiast chcę zwrócić dzisiaj uwagę na jeden drobny, aczkolwiek ważny szczegół. Posłuchajcie, co powiedział prawdopodobnie przyszły premier naszego kraju. Szybkie i zdecydowane. Ale jak chodzi o drogę legislacyjną? Sam projekt ustawy wystarczy, żeby przekonać komisję. Nie jest potrzebne, nie będzie potrzebne zakończenie procesu legislacyjnego. Tak, wystarczy sam projekt ustawy? Nie będzie potrzebne zakończenie procesu legislacyjnego. Od
już nawet nie od miesięcy, od lat wiadomo, że Europa chce, żeby Polska była w centrum wszystkiego, co istotne w Europie i na świecie się dzieje. I Europa naprawdę, wszyscy liderzy polityczni, premierzy, niezależnie od tego, z jakiej partii są, chcą, żeby te pieniądze jak najszybciej trafiły do Polski. Więc potrzebne będą wiarygodne kroki. Nie pytajcie mnie Państwo o kuchnię, bo jej nie, szczegółów nie będę zdradzał, ale mogę odpowiedzialnie powiedzieć, że rząd, jestem desygnowany przez opozycję na premiera, więc jeśli to będzie mój rząd, wykonamy te kroki bardzo szybko, tak żeby jeszcze w grudniu mogły być możliwe pierwsze czyli wypłaty. Podpis pana prezydenta skończmy nie ten, będzie potrzebny? Skończmy nie ten będzie temat, potrzebny? Bo nic więcej. Uporządkujmy więc sprawę logicznie. Polska, tak jak wszystkie inne kraje, powinna otrzymać pieniądze z pożyczki, która w założeniu eurokratów miała pomóc wszystkim państwom dotkniętym wygaszeniem gospodarki z powodu tego, co okazało się tym, czym się nie okazało. I tych pieniędzy po prostu nie dostaliśmy. Mówiono nam wówczas, że są to środki niezbędne do tego, aby wszyscy mogli stanąć na nogi. Pieniądze więc otrzymali w zasadzie wszyscy, z wyjątkiem Polski. Z wyliczeń Federacji Przedsiębiorców Polskich wynika, że przez zablokowane środki z KPO polska gospodarka tylko do maja tego roku straciła ponad 21 miliardów złotych. O tyle jest niższy bowiem nasz produkt krajowy brutto z powodu wstrzymania realizacji KPO. Ekonomiści dodali, że każdego dnia ten rachunek rośnie o około 160 milionów złotych. Więc sobie wyobraźcie, dzisiaj 160 milionów złotych, jutro 160 i tak dalej, i tak dalej. Szybko okazało się, że pieniądze nie są jedynie narzędziem do stymulowania gospodarek poszczególnych krajów, ale skutecznym elementem szantażu ideologicznego. Unia zażądała bowiem od polskiego rządu, aby ten zrezygnował z forsowanych przez siebie ustaw, między innymi dotyczących sądownictwa, biorąc na sztandar tak zwaną praworządność. Pamiętajcie o tym, że nie ma znaczenia, jakie to były ustawy, czy się z nimi zgadzamy, czy nie. Czy część widzów, którzy są zwolennikami PiS-u, czy też Zbigniewa Ziobry, mówią, że to były świetne ustawy. Albo ci, którzy głosowali na inne partie, Konfederację, o Platformę, mówią, że to były złe ustawy. Chodzi o to, że państwo polskie niezależnie od innych instytucji zgłosiło swój projekt ustawy do swojego parlamentu, a instytucja międzynarodowa zażądała wycofanie tego projektu. Chodzi o tę subtelność, której ja absolutnie nie dopuszczam. Uważam, że z takim myśleniem powinniśmy walczyć. Polska musi samo stanowić o sobie. Chociaż podpisaliśmy traktaty, które nas do wielu rzeczy obligują. Natomiast stanowisko było w tej sprawie oficjalne. Skracając, nie zmienicie prawa, nie będzie pieniędzy. I tak Donald Tusk, który walczy o tekę premiera, kilka dni temu staje przed dziennikarzami w Brukseli i mówi, że pieniądze załatwi bez konieczności zakończenia procesu legislacyjnego w Polsce. Czyli to, co było od kilkunastu miesięcy powodem wstrzymywania wypłaty Polsce należnych jej pieniędzy, nagle, całkiem przypadkowo, po prawdopodobnej zmianie władzy, stało się już nic nieznaczącą błahostką? Czy logicznym będzie więc wyciągnięcie następujących wniosków? Pomyślcie sami. Donald Tusk, pełniący ważne funkcje w Brukseli, mógł dawno temu pomóc polskiemu rządowi w załatwieniu tej sprawy, ergo wpłynąć na wspomniane przez ekonomistów straty z tego wynikające, no ale postanowił nie zrobić nic. Aby co? Aby w odpowiednim momencie, który jak widzimy chyba właśnie nastąpił, móc zagrać rolę męża opatrznościowego. No jest też drugie wynikanie. Unia Europejska jest w obecnej formie parszywą i zideologizowaną organizacją, która za pomocą szantażu zamierza prowadzić politykę względem słabszych państw będących jej członkami. Oczywiście kawka nie wyklucza herbatki. Te dwie opcje mogą iść razem ze sobą w parze. Patrzcie tępi Polacy! Wszystko będzie sehr gut, jeżeli będą die richtigen Politiker an der Macht. A jeśli nie będą die richtigen, to sehr gut nie będzie. Verstehen? Potwierdzałyby to też inne słowa Donalda Tuska, który powiedział, że przywraca on powrót Polski do pełnej obecności w Unii. Co to oznacza? Że jeżeli Polacy zadecydują na przykład za 4 lata, czego im życzę, że rząd ma objąć na przykład Konfederacja, to Unia ze względów ideologicznych będzie nas separowała, wyniszczała i sabotowała? Czyli nie możemy się rządzić po swojemu? Ma być tak, jak oni chcą, a wybory mają być jedynie słuszne. Ale zostawmy to jednak na chwilę, bo ważniejsze w tej wypowiedzi jest zupełnie coś innego. A mianowicie to, że, jak się okazuje, Donald Tusk mógł, a nie zrobił nic. I nie jest to zarzut, ale argument przemawiający za tym, że Roman Dmowski, pan Roman Dmowski, miał rację. To co? Zaczynamy.
jednostka, czyli ty i ty i ja. Zobaczcie, jak fragment książki napisanej o nas dokładnie 100 lat temu opisuje naszą współczesną rzeczywistość i postawę, czy też, jak sądzę, antypostawę przyszłego prawdopodobnie premiera Polski. W tym nowoczesnym pojmowaniu patriotyzmu, pisze pan Roman Dmowski w Myślach nowoczesnego Polaka, zmienia się całkowicie stosunek jednostki do narodu. Polega on na ścisłym związku jednostki ze swoim społeczeństwem, na traktowaniu wszystkich jego spraw i interesów jako swoje, bez względu na to, czy osobiście są one nam bliskie, na odczuwaniu jego krzywd, nie tylko tam, gdzie nam one osobiście dolegają. Patriotyzm ten nie tylko obowiązuje do określonego stanowiska względem rządów zaborczych, no powiedzmy sobie w tym przypadku, w jakimś sensie jest to Unia Europejska. Względem ciemieńców narodu, pisze Roman Dmowski, ale nakazuje bronić dobra narodowego od uszczerbku przeciw wszystkim, którzy na nie czynią zamachy. Zajmuje odporne stanowisko względem roszczeń ruskich lub litewskich, przeciwdziała usiłowaniom rozkładowym żydowskim, zachowuje się wrogo względem kierunków starających się interesom klasowym, kastowym, wyznaniowym dać przewagę nad interesami narodowymi. Równolegle zaś przejawiać się musi w pracy twórczej podnoszącej wartość narodu na wszystkich polach, przede wszystkim w pracy około zdobycia nowych sił narodowych przez wciągnięcie w sferę narodowego życia tych warstw, które w nim dotychczas udziału nie brały, około podniesienia wartości i wytwórczości narodu na polu ekonomicznym, cywilizacyjnym, około pomnożenia sił jego umysłowych, podniesienia poziomu moralnego itd. Wnosi on ze sobą poniekąd nową etykę, etykę obywatelskiego czynu, zwalczając wszelkie kierunki pseudoetyczne polegające na negacji zła bez czynienia dobra, na doskonaleniu siebie w bezczynności, na uprawianiu łatwej moralności względem dalekich, obcych narodów, przy niemoralnym stanowisku względem własnego narodu. Po nas choćby potop. Tkwi więc w nas, według pana Dmowskiego, jakiś gen samozagłady, który każe nam, Polakom, stawiać cudzy interes nad naszym własnym, no i gorzej traktować własne niż obce. Ale myślę sobie, że po tych 100 latach można też zadać inne pytanie. Czy na pewno jest to naszą narodową cechą zdiagnozowaną przez ten wybitny umysł? A może jest tak, że naród stanowi rdzenną, ale jednak nieliczną już grupę wśród zamieszkujących tę ziemię ludzi o jedynie polskim obywatelstwie? Wszakże mysz, jak rodzi się w stajni, niekoniecznie jest koniem, prawda? Co robić? Szukamy winnych wszędzie, tylko nie we własnych słabościach i miejscami godnych pożałowania postawach. Za kilka miesięcy wszyscy bez względu na to, na kogo oddaliśmy swój głos, będziemy churalnie narzekać na polityków, których sami wybieramy do rządzenia krajem, za których przecież również jako obywatele bierzemy odpowiedzialność. Będąc zwykłymi ludźmi, szukamy rozwiązań w dużej polityce. Oglądamy telewizję, która w sposób wyrafinowany modeluje nasze myślenie i zmienia naszą percepcję, tak jakby te kilkuminutowe rozmowy polityczne, w których bardzo rzadko chodzi o przekazanie wiedzy, już nawet nie by kształtowały nasze postawy, ale je programowały. Powiedziałem kiedyś mojemu serdecznemu przyjacielowi. Paweł! Mówię do niego, bo on ma na imię Paweł. Więc mówię mu, Paweł, po co ty się tym zamartwiasz? Spalasz energię na coś, co jest od nas niezależne. A że masz rację. Całe powązki są wyłożone ludźmi, którzy mieli rację. Chodzi jednak o to, i to jest moja dewiza i moje życiowe motto, z którego jestem dumny, aby starać się żyć tak, by po śmierci ktoś kiedyś nie napisał na moim grobie: tu leży Marek Miśko, człowiek, któremu się wydawało. Niech w końcu przestanie nam się więc wydawać, bo tu trzeba działać. Marzę o tym, aby ten powszechny wydajemisizm został zastąpiony w resztkach naszego narodu czymś, co za kilkanaście lat znów porwie rzesze ludzi do działania. Piękna myśl Dmowskiego, która dotyka nas do głębi. I teraz zobaczcie, czego uczy nas Dmowski. To jest dokładnie to samo, co powiedziałem mojemu przyjacielowi, że wszyscy jesteśmy bardzo mocno zainspirowani tym, co pokazują nam w mediach. Interesujemy się polityką, czy to mieszkamy w Wałbrzychu, czy w Złocieńcu, czy w Białymstoku. Ludzie, którzy zajmują się szewstwem, którzy pracują w metalurgii, którzy są prostymi, lokalnymi dziennikarzami, wszyscy sfiksowaliśmy na punkcie ogólnej, wielkiej polityki, na którą nie mamy w ogóle wpływu. I w moim przekonaniu powinniśmy
to myślenie od siebie odrzucić i zejść tak jak Dmowski z Balickim, Popławskim w XIX wieku do ludu i zacząć na nowo pracę organiczną, która jest bardzo ciężka i pracę u podstaw, która jest żmudna. Wiecie, co od nas zależy? Niewielka polityka. Od nas zależy to, jak będziemy wykonywali swoje codzienne obowiązki, będąc lekarzami, sędziami, na przykład nauczycielami. O tym pisze Dmowski i ruga każdego z nas. I dobrze, bo to dotyka bezpośrednio duszy narodu. Dmowski więc powiedział, że nie chce przez to powiedzieć, że nie jest zdolny do nienawiści lub nie uważa jej za jakieś niskie uczucie. Bo uważał, że ten, kto naprawdę umie kochać, umie też nienawidzić. Więc zajmijmy się tym, co do nas zostało przypisane. Jeżeli nauczyciel, sędzia i lekarz będzie wykonywał swoje obowiązki perfekcyjnie, państwo będzie silne, naród będzie silny i nikt nas już nie oszuka. Pisał Dmowski: nienawidzę więc ludzi nikczemnych, bez względu na to, czy są Niemcami, Moskalami, czy moimi własnymi rodakami, a może najwięcej w ostatnim wypadku. Teraz Dmowski zwraca się do nauczycieli. Mówi: nienawidzę nauczycieli, którzy, mając z powołania swego obowiązek uczyć i wychowywać młodzież, znęcają się nad nią, zabijając w niej siły fizyczne w zarodku. Znieprawiają ją moralnie, powstrzymują lub wypaczają jej rozwój umysłowy. I teraz niech każdy z nas rozejrzy się dookoła. Czy jeżeli w waszych szkołach, w szkołach waszych dzieci pojawia się nauczyciel, który blokuje rozwój dziecka? Ile razy udało nam się zareagować skutecznie? Lub do nauczycieli? Ile razy poszedłeś na łatwiznę? Ile razy zamiast rozwijać dziecko, budować w nim instynkt narodowy, puszczałeś głupie filmy, bo można było spotkać się w tym czasie na kawie czy ciastku? To twoja odpowiedzialność za kształtowanie przyszłych pokoleń. Inna sprawa, że za to nie ma za dużo pieniędzy, ale nikt nie kazał tobie tego robić. Dmowski pisze dalej: nienawidzę sędziów, którzy, miast czynić sprawiedliwość, nadużywają prawa do obrony tych lub innych interesów, do prześladowania politycznych przeciwników. Z kastą sędziowską nic nie jesteśmy chyba w stanie zrobić. Nie tacy jak my próbowali. No i co, sędzia jeden z drugim, który wydaje polityczne wyroki, który angażuje się politycznie, czy buduje jedność narodową? Czy sprawia, że naród staje się dumny ze swojej państwowości? Wręcz przeciwnie. Nastawia naród, a w zasadzie jego resztki, przeciwko państwu, które to państwo powinno być przez naród powołane jako narzędzie administracyjne do budowania społecznego ładu w tym narodzie. Wszyscy jesteście za to odpowiedzialni. Zarówno ci, którzy to robicie, jak i ci, którzy ze strachu lub wygodnictwa milczycie. To przez was nie ma narodu. Dmowski pisze dalej: nienawidzę urzędników, którzy, będąc organami machiny państwowej, powinni ułatwiać organizację życia i przyczyniać się do jego postępu, a tymczasem pracują nad unicestwieniem najlepszych wysiłków, nad powstrzymywaniem, a nawet cofnięciem życia w jego rozwoju. I teraz do urzędników. Ile razy z czystego lenistwa lub po prostu wyższości nad zwykłym obywatelem robiliście mu pod górę, chociaż nie musieliście? Blokowaliście rozwój jego firmy, blokowaliście rozwój, dzięki któremu mógł zarabiać więcej pieniędzy, zatrudniać więcej ludzi, dać szczęście innym ludziom, budować naród, płacić podatki. Jeżeli urzędnicy będą doprowadzali do takich sytuacji, jak dzisiaj one występują, jak blokują rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, jak ktoś mówi po niemiecku, to dacie najlepszą kawę w urzędzie, a jak przychodzi polski przedsiębiorca i chce zainwestować, to traktujecie go per noga, to również przez was i przez takie zachowanie niestety naród umiera, nie buduje się. Dmowski pisze dalej, bo nie oszczędza nikogo. Nienawidzę duchownych, którzy postawieni dla podnoszenia ludu moralnie i zaopatrzeni w tym celu w tak potężne środki jak konfesjonał i kazalnica, używają ich przede wszystkim do bieżących interesów politycznych. Tak jest, to również do was, duchowni, którzy nie rozumiecie swojej misji, którzy spoczęliście na laurach, którzy już nie rozumiecie, po co Bóg was powołał i jaką macie funkcję w narodzie. Zastanówcie się nad swoim postępowaniem, bo naród wzrasta również dzięki waszej misji, którą powinniście pełnić. Postępowanie ich wszystkich, mówi dalej Dmowski, poczytuje w większej lub mniejszej mierze za taką samą zbrodnię, jaką byłby czyn lekarza, który wezwany do chorego znalazłby w nim osobistego lub politycznego przeciwnika i nie daje mu lekarstwa, a w zamian za to truciznę. Gdybym na Rusi Galicyjskiej, pisze Dmowski, spotkał nauczyciela Polaka prześladującego dziecko za to, że jest ono dzieckiem ruskim, że po rusku mówi, czułbym do niego nie mniejszy wstręt
od tego, jaki budzi we mnie moskiewska i pruska kanalia pedagogiczna. Nienawiść. Należy z tego fragmentu wyraźnie odczytać przesłanie, które nakazuje Dmowskiemu mieć w pogardzie ludzkie zachowania, które w swej strukturze prowadzą do spowolnienia rozwoju państwa, a w najgorszych przypadkach do jego zagłady. Dmowski wskazuje więc wyraźnie, że postawy wśród osób, które powinny nieść brzemię odpowiedzialności za kraj i budować własny naród, jest olbrzymie, ale niestety każdy z nas spotyka się z tym codziennie, że wszyscy je zatracamy. To od sędziów, nauczycieli i urzędników zależy, czy będziemy w stanie zbudować jedność narodową i, co najważniejsze, zaufanie do własnego państwa. Państwo natomiast nie jest żadnym mechanizmem, które powinno nas ciemiężyć, ale mechanizmem, które powinno nam ułatwiać pracę. Z łaciny ministrare oznacza służyć i stąd się wzięło słowo, stąd jest i pochodzi etymologia słowa minister, nie żeby przed nim klęczeć, ale żeby on nam, narodowi służył. To dzięki Wam jesteśmy w stanie się rozwijać i poszerzać nasze horyzonty. Dzięki temu, że nie jesteście bierni i obojętni na to, co w naszym kanale się ukazuje. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze zostać mecenasem naszego projektu Marek Miśko Czuwaj i zadbać o jego rozwój, o to, żeby treści pokazywały się cyklicznie, informacje na temat tego, jak to zrobić, znajdziecie w pierwszym komentarzu oraz w opisie do tego filmu. Obecnym patronom oraz mecenasom naszego programu serdeczne dziękuję. Kłaniam się Państwu w pas. Ano odchodne. Wprawdzie nic nie jest jeszcze przesądzone, ale szykuje się nam prawdopodobnie zmiana władzy. Zmiana w bardzo trudnym czasie. Część młodych ludzi nie pamięta tego, co działo się 8 lat temu, bo miała wtedy wówczas 10, 11 czy 12 lat. Teraz będziecie mieli okazję przeżyć to na własnej skórze. A co do Konfederacji i tego, co powinna zrobić, bo wiele pojawia się takich pytań. Myślę, że najlepiej ukazuje to scena z Bravehearta. Gdy William Wallace do rozpalonych z chęci pomsty wojowników mówi, trzymając ich w szeregu do ostatniej chwili: Hold, hold. Więc i wy, hold. Najwyraźniej jeszcze nie zrobiliście wszystkiego, aby móc bezpiecznie przejąć władzę w kraju. Myślę, że przyjdzie jednak jeszcze na to taki czas. Marek Miśko, czuwaj. Do zobaczenia jutro po godzinie 19 w programie Marek Miśko, czuwaj katoliku w niedzielę. Pierwszy dzień tygodnia.